Udało mi się niestety ten banknot wcisnąć do kieszeni. Mąż nie taki, szef poniewierał w pracy, dzieci niefajne, sponiewierało nas, czy zmieniła się jego wartość. Osoba, która cały czas krytycznie patrzy na świat, to jest osoba, która ma kłopot z poczuciem własnej wartości. Dynamiczne ćwiczenie, jak popatrzeć na siebie. Które to Was zainspiruje do tego, żeby inaczej na siebie spojrzeć? Chciałam teraz Was zaprosić do krótkiego spotkania i takiej na tyle interaktywnej, na ile się uda, e, mojej pogadanki na temat: wiecie czego? Na temat poczucia własnej wartości. Otóż e, ja bardzo się do Was licznie zwracam. Nagrajcie filmik z babcią reklamą, bądźcie pogodynkami. Bardzo często, kiedy piszę, dostaję w odpowiedzi, nie nadaje się do tego, gdzie dla mnie kamera, a co ja takiego robię. W związku z tym doszłam do wniosku, że pomimo tego zadowolenia, jakie ogólnie tutaj wyziera z waszych komentarzy, to mam wrażenie, że Przynajmniej część osób ma z różnych powodów zaniżone poczucie własnej wartości i taką dosyć niesprawiedliwą wobec siebie samoocenę. I ja chciałam dzisiaj o tym porozmawiać i zaprosić Was do bardzo krótkiego ćwiczenia, do którego będzie Wam potrzebna kartka i długopis. Więc teraz wszystkie sznura po domu, szukajcie kartki i długopisu bo to będzie bardzo ważne, żeby e, posiadać e, te dwie rzeczy, bo wtedy to ćwiczenie ma sens. Otóż e, ja mam, mam wrażenie nie tylko z kontaktu z wami, ale również z otoczeniem, że mamy jakiś kłopot z poczuciem własnej wartości i z samooceną, ponieważ bardzo wiele osób, uwaga, jest niezwykle krytycznych wobec świata, i wobec innych, a bo naj, naj, na takim najważniejszym e, objawem zaburzenia samooceny jest krytykowanie świata, I jest bardzo chętne przekazywanie opinii, informacji, nazwijmy to no niepozytywnych, negatywnych, krytycznych, i kiedy ja słyszę czy czytam komentarze Słyszę rozmowy czy biorę udział w jakiejś dyskusji i słyszę osobę, która cały czas ma jakieś zarzuty do świata, do otoczenia: wszyscy są źli, jest podejrzliwa, nikomu nie ufa i jest taka pod tytułem to ona jest okropna, tamten to ok ok okropny jest. To wtedy wiem, że taka osoba, czy może wiem, podejrzewam, że taka osoba ma dosyć niską samoocenę. Dlaczego wtedy tak uważam? Dlatego, że mając słabą samoocenę i e, niezbyt korzystne widzenie siebie, my pogarszamy sobie świat i otoczenie po to, żeby lepiej na nim wypaść. Bo skoro wszyscy są źli, to tylko ja jestem dobra. Skoro y, wszyscy chcą mnie oszukać, bo tylko ja jestem uczciwa. Więc zamiast pracować nad sobą, nad, nad widzeniem siebie, to my bardzo często pogarszamy otoczenie. Robimy sobie gorsze tło i na tym tle wtedy lepiej wypadamy. No, zrobiłam ten przykrótki wstęp, może dla Was szokujący, że taki objaw pokazuje, że osoba, która cały czas krytycznie, Patrzy na świat, to jest osoba, która ma kłopot z poczuciem własnej wartości. Ja mam dosyć dobre poczucie własnej wartości, zbalansowane pomiędzy moimi wadami, zaletami i tym, co mam fajnego i nad czym powinnam pracować. W związku z tym ja bardzo mało dostrzegam niefajnego tła. Ja widzę świat jako piękny, fajny. Ludzi jako sympatycznych, i takich spotykam na swojej drodze. E, natomiast, jeżeli już, macie, jeżeli już macie kartkę i długopis, to spróbujemy zrobić przez kilka minut takie bardzo dynamiczne ćwiczenie, jak popatrzeć na siebie, które to pewnie ma, znaczy mam nadzieję, że was zainspiruje do tego, żeby inaczej na siebie spojrzeć. Otóż. Kto ma już kartkę i długopis, to pisze. Punkt pierwszy. Zadanie jest takie. Bardzo szybko, bez specjalnego zastanawiania się, napisz trzy pozytywne przymiotniki o sobie. Czyli Wasze zadanie, teraz macie chwilkę, żeby napisać trzy pozytywne przymiotniki o sobie. Jakie sobie, jakie Wam przyjdą do głowy? Dobrze. Jak napisałyście, to punkt drugi jest następujący. A teraz przyznajcie sobie w skali od 0 do 10. Kiedy 0 to jest, jestem do niczego, nic nie mam fajnego. Przyznajcie sobie e, punkty w skali od 0 do 10. I nie piszcie ich w komentarzach. Tylko napiszcie na kartce na górze, ile dajecie sobie punktów w kategorii poczucia własnej wartości i samooceny. Zapisałyście? To dobrze. Kolejne zadanie to było: napisz trzy pozytywne przymiotniki o sobie. W takiej to powinno być kolejności. Trochę pokręciłam, ale nie szkodzi. A teraz zadanie drugie. Jestem ciekawa, czy jesteście gotowe do. Drugiego zadania. Zadanie może Wam się wydać dziwne, ale jest bardzo proste. Uwaga. Pierwszy krok. Pomyśl o kimś, kogo nie lubisz. No, mam nadzieję, że już każda z Was ma w głowie, każda z nas ma w głowie taką osobę. I teraz uwaga: Napisz na kartce imię tej osoby. To jest kartka tylko dla Was. Nikt jej nie będzie specjalnie musiał. Czytać. Napisałyście imię tej osoby, a teraz uwaga, kluczowe zadanie tego ćwiczenia. Napisz trzy pozytywne stwierdzenia na temat tej osoby, której nie lubisz. Uwaga, dziwne ćwiczenie. Trzy pozytywne cechy osoby, którą napisałaś, że nie lubisz. Zaznaczam pozytywne piszemy trzy pozytywne cechy osoby, której nie lubisz. Jeśli już jesteście gotowe z tym zadaniem, to kolejny krok tego e, fragmentu naszego ćwiczenia jest taki, że powiecie to tej osobie przy najbliższej okazji. Aha, wy powiecie osobie, której nie lubicie trzy pozytywne, fajne rzeczy na jej temat, jej, nie komuś o niej, do tej osoby. Jak spotkacie Zdzisława, którego nie lubicie, to powiecie Zdzisiu, wiesz co, nigdy ci nie mówiłam tego, ale bardzo cię szanuję i cenię za twoją troskliwość wobec rodziny, na przykład cokolwiek, tak? I trzecie, trzecie, yy, trzeci etap naszego ćwiczenia to jest, zapisz na kartce trzy rzeczy, które uważasz za swoje życiowe osiągnięcia. To, co wam w życiu wyszło, co uważacie, że fajnego wam się w życiu e, udało, nie lubię tego słowa, ale to, co macie fajnego w życiu. Trzy rzeczy. Czy jesteście gotowe? Czy jesteście gotowe do kolejnego zadania. Czyli mamy tak. Po pierwsze macie mieć napisaną swoją samoocenę w skali od 0 do 10. Ile punktów sobie przyznałyście. Następnie mamy trzy cechy swoje pozytywne, trzy pozytywne rzeczy o osobie, której nie lubię i trzy. Osiągnięcia życiowe, które uważacie za wartościowe. Jak już napisałyście te trzy osiągnięcia, mam nadzieję, że już się Wam udało, to teraz popatrzcie na każde to słowo i pomyślcie sobie, czy też znajdźcie w głowie, jeżeli na przykład napisałyście, że bardzo ważną rzeczą jest to, że macie fajna rodzina. Jestem fajną rodziną. Jesteśmy fajną rodziną. To do każdego z tych słów napiszcie, czyja to jest zasługa, że dzieci są fajne, że macie fajną rodzinę, że jesteście wykształcone, że macie dobre relacje, że macie, nie wiem, piękny dom, piękny ogród, to już to wszystko, co napisałyście. Napiszcie autora tego dzieła w waszym życiu. Przy większości rzeczy pewnie pojawi się słowo, powinno pojawić się słowo ja. Bo jeżeli piszemy, że mamy fajne dzieci, no to na miłość boską ja jestem autorem ich wychowania. One nie są fajne, bo się fajne urodziły. One są fajne, bo myśmy je fajnie wychowały. Jeżeli napisałyście sobie, mam fajną pracę, okay, to to, że macie tą pracę długo, dostałyście ją i wykształciłyście się, żeby ją mieć, to jest też wasza zasługa. W związku z tym zobaczcie, te rzeczy, które cenimy za wartościowe w życiu, nikt nam ich nie dał. Myśmy sobie je załatwiły same, to znaczy, że jesteśmy wartościowe. I teraz na zakończenie tego ćwiczenia, napiszcie, przepraszam, przeczytajcie na głos to, co napisałyście, jeśli nawet jesteście same w domu. Ja chcę, żeby Wasz mózg usłyszał Wasz portret. To, co macie do zrobienia, to co też napisałyście o sobie. Jeżeli ktoś jest obok, komu tego nie chcecie odczytywać, to zróbcie to e, wychodząc do drugiego pokoju. Zależy mi na tym, żebyście usłyszały to, co zapisałyście. No, mam nadzieję, że hymny na wasz temat zostały na głos odczytane. I teraz na zakończenie. Przyznajcie sobie liczbę punktów od 0 do 10, jaką dajecie sobie teraz po przeczytaniu i usłyszeniu tego, co napisałyście o sobie i co też chcecie przekazać innym. Jeżeli ktoś chce się podzielić w komentarzu, czy wyszła różnica, że na przykład na początek dałam sobie 5, a po tym ćwiczeniu dałam sobie 7, 3, 10. Jeśli nikomu nie wyszła różnica, to teraz mam prośbę, nie dzieląc się tym, co napisałyście, napiszcie tylko w komentarzach pierwszą liczbę punktów, czyli na przykład, nie wiem, 4 i drugą, czyli na przykład 7. I to jest dla nas zadanie na całe życie, żeby myśleć o sobie, jako o osobie, jako o osobie wartościowej. Powiecie, no, ale ja miałam męża, który mnie tam e, poniewierał, e, dzieci jakoś tak mnie niefajnie traktowały, miałam złe relacje z matką, no i tak to wszystko się wydarzyło, że ja tak o sobie słabo myślę. No i na zakończenie tego ćwiczenia, proszę bardzo, już mamy. Dorotka napisała siedem 5, 8. Zobaczcie, wystarczyło 4 czy 5 minut ze mną, która was nakierowała na Was, na Waszą wartość, którą Macie, żeby ta sama ocena o Stefka Bujakiewicz 10 na 10. Tara, to tak jak ja. Brawo, kochana. 7 na 9. Jeżeli chociaż to widzenie podniosło się o 1, to znaczy, że warto było, Popatrzeć na siebie z szacunkiem pozytywnie i popatrzeć, co wartościowego my w życiu mamy, bo wszystkie mamy. Ale powiecie tak, tak jak powiedziałam, że nas życie zszargało, no to ja mam dla Was, e, moje kochane, taki, taki przykład. Otóż, zobaczcie: prawdziwy banknot o nominale 50 zł. Tak? Pytanie, czy ktoś chce dostać ten banknot. No, jasne, no tu nie ma, tu nie, tu nie ma podstępu. Jakbym miała. Do, ktoś powiedziałby, słuchaj, chcesz pięć dych, powiedziałabym dawaj. Tak, okej. Okay. Każdy chce mieć taki banknot. Na tym banknocie jest pewna wartość. On ma wartość towaru za 50 zł. Tak? No i teraz wyobraźcie sobie, że. Udało mi się niestety ten banknot wcisnąć do kieszeni i dosyć solidnie wymiąć. Czyli mnie, moją wartość, coś się wydarzyło ze mną. Jeżeli ten banknot to jest moje życie i ja, mąż nie taki, szef poniewierał w pracy, dzieci niefajne, sponiewierało nas. Sytuacja nas sponiewierała. Ja ten banknot rozprostowuję i pytam, czy zmieniła się jego wartość? Czy dalej chcecie te pogniecione 50 zł? Pewnie tak. Może wydarzyć się jeszcze gorzej. Jeszcze bardziej nas coś sponiewiera. Pytanie, czy dalej chcecie ten banknot? No, po rozwinięciu okazuje się, że jego wartość on nadal jest 50 zł. Jest pomięty, jest pokiereszowany, jest sponiewierany, ale można go wyprasować, bo jego wartość się nie zmieniła. Dziewczyny, jeżeli cokolwiek wam w życiu zaburzyło poczucie własnej wartości, bo ktoś coś wobec was robił albo nie robił, bo coś się wydarzyło bo ktoś był lepszy, bo ktoś był stawiany wam za przykład, niedościgniony. To pamiętajcie o tym, że bez względu na to, co się wydarzyło wobec Was, to najważniejsze jest Wasze poczucie wartości. I tym ćwiczeniem dokonałyśmy lekkiego prasowania takiego banknotu. W związku z tym ja Was bardzo zachęcam do tego, żeby robić sobie. Zaczynać od tej kartki, którą dzisiaj zapisałyście, czyli Wasze pozytywne cechy. Osoby, którym powiecie coś miłego, możecie sobie każdego dnia wybierać, ale nie róbmy z siebie, nie poprawiajmy sobie samopoczucia tym, że świat jest gorszy. Czyli po pierwsze, patrzymy na swoje cechy, Wy sobie je możecie wymyślać inne codziennie. Miejmy tą kartkę jako nasz wzorzec do tego żeby pomimo tego co nas pogniotło nasza wartość zaczyna się w naszej głowie i żeby tam została na wysokim poziomie to jest kochane ta dzisiejsza kartka to jest wasz przewodnik po prasowaniu własnej wartości zawsze mówimy sobie rano trzy rzeczy jakie jesteśmy fajne zawsze znajdujemy przynajmniej jedną osobę której powiemy coś miłego, to może być osoba, którą nie lubimy, to było trudne, ale to nie musi być ta, której nie lubimy. Poprawmy sobie samoocenę tym, że świat jest wcale nie gorszy niż my. I nie pogarszajmy go po to, żeby się lepiej czuć. To jest okropne. I trzecia rzecz, patrzmy i myślmy, patrzmy dookoła i kochajmy, zachwycajmy się tym co mamy ważnego i wartościowego w życiu? Mam nadzieję, że to krótkie ćwiczenie pozwoli Wam na wyprasowanie takiego banknotu, jeśli czyjaś wartość została sponiewierana i pognieciona, albo na obronę przed tym pognieceniem, jeśli te banknoty są e, płaskie, tak? czyli nie są pogniecione. Ja mogę powiedzieć Wam, że. A mój banknot, moje, mój banknot z moją wartością został sponiewierany tak kilkanaście lat temu, że miałam naprawdę, nie miałam żadnej nadziei, że go wyprasuję. Dzisiaj jest gładki, ponieważ po pierwsze zaczęłam patrzeć sama na siebie dobrze myśleć o sobie dobrze. Szanować się i być asertywną na te rzeczy, decydować. Ja zrobię o tym kolejną pogadankę. Jak ma nas coś urażać, albo nie urażać? Piszecie do mnie często, jak sobie radzę z hejtem. Porozmawiamy o tym w kolejnym tygodniu, jak radzić sobie z tymi bodźcami, które są nieprzyjemne, a trafiają do nas. Jak, czyli jak się nie dać, czyli po pierwsze. Jeśli jesteśmy gładkie i wyprasowane, jak się nie dać pognieść? Po drugie, jak się wyprasować, jak nas coś sponiewierało? A po trzecie, jak nie dać się sponiewierać w ciągu dalszym. Mam nadzieję, moje kochane, że podobało Wam się to, co przygotowałam. I piszcie w komentarzach, czy. Bo to dzisiaj się wydarzyło w miejsce dobrych wiadomości, ale myślę, że to była dla Was na dzisiaj najlepsza wiadomość, jak fajne jesteście. Piszcie w komentarzach, czy takie moje e, pogadanki są dla Was cenne i wartościowe. Jeśli tak, to będę je robić i podpowiadajcie, na jaki temat chciałybyście usłyszeć e, coś ode mnie, co oczywiście wcześniej też poszukam, poczytam e, i może co mandrego Wam powiem. Moje kochane dziewczyny, to by było na tyle. Wszystkie jesteśmy fantastyczne, a te kartki są Waszym przewodnikiem po każdym dniu.